Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować. Z czym Wam się kojarzy Górny Śląsk? Oczywiście poza tym, że był miejscem akcji absolutnie najgorszego polskiego serialu. Oczywiście z górnikami, kopalniami i generalnie węglem i bardzo dobrze, bo to czarne złoto odegrało ważniejszą rolę w historii niż wielu osobom może się wydawać. Jak cenny jest Śląsk, w jak bardzo poważnej dupie byłoby odrodzone państwo polskie, gdyby nie śląska gospodarka, kiedy i z czego przerzucono się na węgiel, jak długo trwał pewien podziemny pożar i jak doszło do tego, że jeszcze nie tak dawno temu Zabrze miało dostęp do morza. Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. Historia węgla sięga, no co tu dużo kryć, miliardów lat, ale większość tego czasu to dość nudny okres, bo polega po prostu na leżeniu pod ziemią. To też jak nie macie nic przeciwko, to przeskoczmy sobie od razu do historii wydobycia węgla, a ona też jest dość długa, bo już starożytni Rzymianie używali go jako opału. No ale jak się wycofali z Brytanii, to węgiel na setki lat został zapomniany. Dopiero w średniowieczu zaczął nieśmiało wracać. Mimo że ludzie na Śląsku doskonale zdawali sobie sprawę z tego, że w ich okolicy jest naprawdę dużo kamienia, który naprawdę dobrze się pali, to nie za wiele sobie z tego robili, z prostego powodu, bo w tym okresie jako opału używano innego materiału, którego było w okolicy w opór. Drewna. I nie mam tutaj na myśli piłkarzy naszej kadry ostatnimi czasy. Jak to znowu przegrali? Czas na nowego trenera. Łącz mnie z kręciną! Jednak do czasu, bo jak już wspomniałem, przez setki lat drewna było w opór. Jednak przyszedł wiek XVII i jego zużycie zdecydowanie wzrosło. Nie tylko dlatego, że trzeba było odbudować krainę po wizycie Szwedów, ale też zaczęło powstawać zdecydowanie więcej zakładów rzemieślniczych. Gorzelni, kuźni i tak dalej. A one zużywały mnóstwo opału. Mnóstwo, czyli ile? No taka średniej wielkości kuźnia sprawiała, że rocznie znikało z powierzchni ziemi tyle drzew, że można by było nimi obsadzić 4 boiska piłkarskie. No trzeba było znaleźć jakąś alternatywę. Zaczęły powstawać pierwsze kopalnie węgla kamiennego, które jednak zdecydowanie różniły się od tych, które znamy dzisiaj, przede wszystkim dlatego, że były one na początku odkrywkowe, a pierwszymi górnikami byli okoliczni chłopi, których praca była ciężka w opór, głównie jak okazało się, że jednak lepiej jest kopać pod ziemią niż na jej powierzchni. Wtedy górnicy, którzy jeszcze nie wiedzieli, że są górnikami, powiedzieli, że nie, oni to za byle co nie będą takiej ciężkiej pracy wykonywać i mieliśmy... Tak jest. Pierwszy w historii strajk górników. Przez długi czas górnictwo było zajęciem undergroundowym. Dopiero porządnego gospodarczego kopa tej gałęzi przemysłu na Śląsku dali Niemcy. Komisja, która przybyła tutaj z Berlina, stwierdziła, że są tutaj ogromne pokłady węgla, którego wydobycie mogłoby bardzo pomóc w podnoszeniu państwa z kolan po kosztownej niczym kolacja Magdy Gessler w wojnie siedmioletniej. Błyskawicznie upaństwowiono wydobywanie węgla, czyli po prostu nie można było tego robić bez zgody państwa. No ale kto miałby ochotę tak działać, skoro nie było takiej potrzeby, bo czasy pruskie to był złoty czas dla górników. Jeśli ktoś decydował się na bycie górnikiem, to w zamian za w opór ciężką pracę dostawał wolność osobistą, zwolnienie z pańszczyzny i naprawdę niezły socjal, bo mówimy tutaj o rentach, o pomocy dla rodzin zmarłych górników, o edukacji dla dzieciaków, więc no ludzie się palili do pracy jako górnicy, palili się jak nie przymierzając węgiel, co bardzo ułatwiało pracę takim ludziom jak Fryderyk Wilhelm von Redden. Gość był dla górnictwa na Śląsku kimś tak ważnym jak Zbychu Stonoga dla polskiego internetu. W 1779 roku został szefem Wyższego Urzędu Górniczego, co jest na swój sposób dość zabawne, bo jak wyższego jak węgiel, to się przecież pod ziemią kopie. W każdym razie opracował plan ekonomicznego połączenia śląskich kopalń i chciał to wszystko unowocześniać, zatrudniając profesjonalistów, a król Fryderyk II pozwolił mu działać, bo wiedział, że to... Panie Włodku! Pan przyjdzie na moment, jest pana kwestia teraz! Dobry plan! Dziękuję serdecznie!
Reden inwestował też w nowoczesny sprzęt, ale miał też niesamowity rozmach, jeśli chodzi o inwestycje. Razem ze swoim kumplem, Johnem Baildonem, wymyślili coś tak niesamowitego, że król złapał się za głowę, jak o tym usłyszał, a potem złapał się za głowę jeszcze raz, jak usłyszał, ile to będzie kosztowało, ale po kolei. Zaprojektowali główną, kluczową sztolnię dziedziczną, specjalną trasę podziemną do transportowania węgla wodą. Co tam trasę? Autostradę, bo mówimy tutaj o wodnej przeprawie długości 14 km. Przypominam, pod ziemią. Ta sztolnia, w której, jak się pewnie domyśliliście, właśnie jesteśmy, łączyła tę kopalnię Luisa z kanałem Kłodnickim. Ale to nie wszystko, bo odprowadzano również tutaj wodę z innych kopalń. To było coś niesamowitego, zresztą sami możecie się o tym przekonać, bo fragment tej trasy jest otwarty dla turystów. Kopiąc główną sztolnię, natrafiano na kolejne pokłady węgla. Powstawały więc kolejne osiedla robotnicze, potem miasta i tak dalej, aż w końcu, po jakimś czasie, dokładnie wzdłuż tej osi, powstała też linia kolejowa, więc nie ma ani krzty przesady w haśle sztolni Źródło Śląska. Inna sprawa, że było to dość drogie źródło. Ciężko dzisiaj oszacować, ile to wszystko kosztowało, ale nawet dzisiaj byłyby to dziesiątki milionów euro i absolutnie nikogo wtedy nie było stać na samodzielne sfinansowanie takiego projektu. Nawet Niemców, ale sposób i tak znaleziono. Postanowiono wykorzystać fakt, że wtedy, czyli w XIX wieku, było tu już coraz więcej prywatnych kopalni, którym oczywiście pozwalano odprowadzać swoją wodę do sztolni, ale nie za darmo. I w ten oto sposób, wkładem finansowym państwa i prywaciarzy, udało się sfinansować jeden z najdroższych projektów całego XIX wieku. Generalnie wiek XIX to był złoty czas dla węgla. Z kopyta ruszył przemysł chemiczny, elektrotechniczny. Miasta rosły jak szalone. Do wszystkiego potrzeba było węgla, który szybko stał się najważniejszym surowcem energetycznym. Wydobycie wzrosło tak strasznie, że w 1873 roku na Górnym Śląsku wykopano już 7,7 miliona ton węgla, co, jak łatwo przeliczyć, odpowiada wagowo 1,273 milionowi afrykańskich słoni. O matko boska kartagińska! A jak się pracowało w kopalni? No jak wam powiem, że mieli takie specjalne platformy do odpoczywania, to pewnie pomyślicie sobie, że lekko i przyjemnie, jak nie przymierzając w ZUS-ie, ale nic z tych rzeczy. Te platformy były tam w czasach, jak nie było wind, a górnicy musieli schodzić do pracy, korzystając z drabin i lin, więc no trzeba było po prostu raz na jakiś czas odsapnąć. Ja bym pewnie umarł po samym takim zejściu na dół, a dla nich to był dopiero początek ciężkiej pracy. Oczywiście na dole było ciemno jak w kopalni. Przez kawał czasu używano lampek oliwnych, a pierwszy raz latarek elektrycznych użyto, swoją drogą, właśnie tutaj, w tej kopalni, którą dziś każdy może odwiedzić, pod koniec XIX wieku. Ale i tak przez bardzo długo ten sprzęt był tylko na użytek ratowników. A jak już przy ratownikach jesteśmy, no to jak było z bezpieczeństwem? No umówmy się, górnictwo nigdy nie należało do zajęć bezpiecznych. Setki ludzi ginęły w kopalniach, ale były też inne zagrożenia, na przykład pożary, jak zapalił się pokład węglowy. Wtedy no nie da się tego inaczej ująć, było po prostu przesrane. Jedynym sposobem w XIX wieku, żeby taki pożar ugasić, było odcięcie dopływu powietrza, więc stawiano tamę i czekano. Czasami bardzo długo, bo jeden pożar hulał sobie na przykład pod ziemią przez 37 lat. To o wiele poważniejsza sprawa niż najsłynniejszy polski pożar. Ty, malutki, a wiesz, że to mogło wybuchnąć? No, mogło wybuchnąć. Nie każda grupa zawodowa może się też pochwalić swoimi legendami i dobrymi duchami. I nie mam tutaj na myśli świętej Barbary, bo że ona jest patronką górników, to wszyscy pewnie dobrze wiecie. Chodzi mi o skarbnika, dobrego ziomka górników, który a to w porę ostrzegał przed niebezpieczeństwem, a to szluga z górnikami zapalił. Wierzono, że skarbnik chroni kopalne dobra przed złymi ludźmi, natomiast ciężko pracujących i uczciwych nagradza, pomagając im je odkryć. Czasami skarbnik ukazywał się pod postacią myszy, która uciekała w głąb szybu i wtedy wiadomo było, że trzeba spierniczać w dokładnie odwrotnym kierunku, bo w ten sposób skarbnik ostrzegał przed zbliżającym się niebezpieczeństwem. Ale czasami ukazywał się też pod postacią człowieka, zawsze elegancko ubranego w galowy mundur i wtedy prosił górników o ogień do papierosa, ale wtedy należało podać ten żar na wyciągniętej łopacie, bo wierzono, że skarbnik jest tak silny jak adbaster i jego dotyk może urwać rękę.
Z reguły bywa tak, że wojna, zwłaszcza wojna światowa, dość skutecznie rujnuje przemysł, ale jest kilka wyjątków, w tym właśnie przemysł wydobywczy. Bo do produkcji broni, do pracy stoczni, hut, do tego wszystkiego potrzeba było węgla, to też podczas I wojny światowej wydobywano go jeszcze więcej niż przed nią. Ale po Wielkiej Wojnie wcale już tak kolorowo nie było. Tylko zaraz. Bo czy ty, drewniak, sam w odcinku o odzyskaniu niepodległości nie powiedziałeś przypadkiem, że przyłączenie do odrodzonej Polski części Śląska to było prawdziwe błogosławieństwo? Jak najbardziej, bo bez tych kopalń i hut gospodarka naszego państwa byłaby na poziomie dzisiejszego Sudanu i to prawdziwe błogosławieństwo, że dzięki bohaterstwu powstańców śląskich te ziemie zostały do Polski przyłączone. Ale było też drugie dno. Oczywiście w dwudziestoleciu międzywojennym te kopalnie były ostro eksploatowane, ale o inwestycjach, czy generalnie o takim rozwoju, jaki miał miejsce w poprzednich latach, nikt nawet nie myślał. Oczywiście po części było to spowodowane tym, że odrodzone państwo miało inne poważne problemy, ale dla takiego zwykłego górnika nie miało to większego znaczenia. O pracę było ciężko, a jak już była, to zdecydowanie na mniej wesołych warunkach i to właśnie wtedy, za sprawą tych bezrobotnych górników, zaczęło się wydobywanie nielegalne węgla. Wcześniej po prostu nikomu się to nie opłacało, nie było takiej potrzeby. Oczywiście po II wojnie światowej górnictwo było ostro dojone przez komunę, bo ogromna część śląskiego węgla wyjechała do naszych radzieckich przyjaciół za pół darmo, ale zamiast się tym wszystkim denerwować, to opowiedzmy sobie o innej ciekawej rzeczy z tamtego okresu, bo jeszcze w latach 50. ubiegłego wieku można było drogą wodną dostać się z Zabrza nad Bałtyk. Jest to niemożliwe. A właśnie, że nie, panie Januszu, bo można było sobie wsiąść na łódź u wylotu sztolni, która, jak już wiecie, łączyła się z kanałem kłodnickim i w ten sposób dopłynąć do Odry. A Odrą to już prosta droga na Bałtyk, chyba że się w pewnym momencie skręciło, to można było dopłynąć aż do Renu. I to oczywiście była fajna opcja dla turystów, ale przede wszystkim doskonała możliwość spławiania tego węgla daleko i sprzedawania na kolejnych rynkach, ale oczywiście głupia komunistyczna władza nie ogarnęła tej złotej opcji. A jak wyglądała i nadal wygląda sytuacja górnictwa po 1989 roku? Nie ma mowy, żebyśmy na tę minę nawet patrzyli, a co dopiero na nią włazili. Zresztą podejrzewam, że jeżeli ktoś będzie chciał, to i tak się w komentarzach na ten temat wypowie. Zatem zamiast tutaj rozgrzebywać te tematy, to pozwólcie, że was zaproszę w pewne miejsce. Dzisiejszy odcinek kręciliśmy w absolutnie czadowym miejscu. To sztolnia Królowa Luiza w Zabrzu, o której wam już dzisiaj nieraz wspominałem. Swoją drogą to miejsce spowoduje opad żuchwy nie tylko u fanów historii. U każdego, bo z tego miejsca aż bije klimat XIX-wiecznej kopalni. Przede wszystkim dlatego, że to jest XIX-wieczna kopalnia, jedyna dziś otwarta dla turystów. To również tutaj możecie przepłynąć się fragmentem tej kultowej, wodnej, podziemnej przeprawy, o której też już dzisiaj opowiadałem. Swoją drogą to jest najdłuższy podziemny spływ łodzią w Polsce. Gwarantuję, że będziecie pod wrażeniem tego miejsca, każdy w każdym wieku. Serio, wpadajcie tutaj koniecznie, zapraszamy was serdecznie, a my widzimy się w kolejnym odcinku.